Sobot, Zbyszek i Łazik Marsjański z Politechniki Łódzkiej, a także dwa kluby fanów nawiązujących do postaci z Gwiezdnych Wojen. Takie atrakcje czekały na łodzian, którzy wybrali się dzisiaj o północy na premierę 7. części sagi do kina Helios. Katarzyna Matczak. Już na godzinę przed seansem w łódzkich kinach nie brakowało mieczy świetlnych, a przede wszystkim fanów w strojach przypominających ulubione filmowe postaci i robotów. To Zbyszek, skonstruowany przez studentów mechaniki i robotyki Politechniki Łódzkiej. Potrafi robić pompki, kucać i stać na rękach. Potrafi również tańczyć, ale dzisiaj oszczędziłyśmy mu tego, ponieważ się zawstydził. Twórcy Łazika Marsjańskiego z łódzkiej Politechniki jeszcze nie ustalili, czy jest on po jasnej czy ciemnej stronie mocy. Przed seansem, jak się okazało, żadna ze stron nie chciała się przyznać do naszego robota i każdy atakował, ale mam nadzieję, że znajdujemy się po dobrej stronie. Fani tak długo czekali na 7. część sagi, że nie widzą innego wyjścia. Film musi sprostać ich oczekiwaniom. Jak twierdzą, Gwiezdnych Wojen nie da się nie lubić. Mężczyźni zazwyczaj podobają się im tam właśnie te walki, te gwiezdne miecze i tak dalej. Mi na przykład podoba się ten wątek miłosny bardzo. To jest tak, że ludzie z różnych środowisk, z różnym doświadczeniem, ludzie, którzy w filmie szukają zupełnie czegoś innego, tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Przebudzenie mocy jest pierwszą odsłoną trzeciej trylogii Gwiezdnej Sagi.